Siemano, witam wszystkich serdecznie na kanale Agrodej93. Trochę mnie nie było, dlatego że miałem inny natłok roboty, kurde. Nawet 60-tki nie ruszyłem, powiem wam szczerze. 60-tka stoi, muszę to zrobić. Te hamulce jeszcze przed zimą, żeby. No i też coś nagrać, pokazać wam po prostu jak to zrobić, jak czy to będzie działać, czy nie będzie działać. Czy będzie lepsze niż seryjne rozwiązanie. No ale. Widzicie, cały czas mi czasu brakuje, a to praca, a to kurde coś koło domu zrobić. Jeszcze w piątek, znaczy w nocy, z piątku na sobotę wyjechałem po mój nowy nabytek, w którym siedzę. Jest to, jakby powiedzieć, takie jedno ze spełnionych takich marzeń motoryzacyjnych, które chodziło za mną od 2015 roku. Wtedy też pierwszy raz się przejechałem takim autem. No zrobiło na mnie wrażenie, no ale to jeszcze były czasy wtedy, że te auta swoje kosztowały. Potem było drugie podejście 2008 rok, znaczy przepraszam, 2018. Też nic z tego mi nie wyszło, bo nie było nic godnego na rynku. No i teraz w końcu się wkurzyłem. Jako, że z mechaniką sobie poradzę ze wszystkim, także szukałem dobrej bazy, żeby sobie ogarnąć to wszystko, buda, żeby była w miarę, po prostu w miarę stanie, żeby nie była pognieciona, po nie wiem, jakaś tam porysowana bardzo, żeby nie była już szpicowana, wiecie o co mi chodzi. Dlatego też pojechałem po ten egzemplarz. A gdzie? Zaraz się dowiecie wszystkiego. Powiem wam szczerze, że no nie jest ideał, czeka mnie trochę pracy przy nim, ale też znowu nie kosztował nie wiadomo ile pieniędzy. Także wszystko mogę sobie ogarnąć powolutku. Na sam początek, na sam rzut idzie silnik w tym aucie do ogarnięcia. A co to za auto? No, wam zaraz pokazuję. Powiem wam szczerze, że to jest taka limuzyna w nadwoziu hatchback. Już wam pokazuję, co to jest. Wychodzimy. Proszę bardzo, zamykamy sobie drzwi. O, przyszła misia do mnie. No, cześć misia, co tam? Przyszłaś do samochodu popatrzeć? Renault Versatis. Renault Versatis z 2002 roku. Tfu, kurde, pomyliłem się, nie 2002, tylko 2006 rok, bo jest to już wersja poliftowa. Czym się różni, nie będę wam tam tłumaczył, bo to trzeba naprawdę siedzieć w tym modelu, żeby zauważyć te znikłe różnice. Cóż, tutaj jest silnik 2.2 DCI. Wiem, że tam zaraz będą znawcy, gówno, dziadostwo, w ogóle renówka, twój, idź pan w chuj. No sorry, ale ja w renówka siedzę, tylko teraz miałem taką krótką przerwę z tą Kią Sorento przez 2 lata. Renówkami jeździłem, Lagunami, dwójkami, 3 sztuki miałem, wbrew, jedna właśnie z tym silnikiem 2.2 DCI. Miała około 500 000 przebiegu, dopiero trafiła na złom, jak się mi silnik padł po 500 000 przebiegu, także nie uważam, by to było złe silniki. Miałem 4 sceniki, dwa sceniki 1 PH2, czyli jedynki po lifcie, 2 sceniki dwójki 2 PH1, czyli przed liftem, nic się z nimi nie działo, a Versatis to takie moje skryte marzenie, chodziło za mną już od bardzo dawna. No cóż, jest to wersja, udało mi się kupić wersję najbogatszą, Initiale Pari. Full wyposażony, no te fotele 620 km zrobiłem na strzała. Mimo tego wycieku oleju, mimo wszystkiego zapierdzielał sobie równiutko. Fotele to jest mistrzostwo, poezja. Powiem wam szczerze, tutaj one są jeszcze łamane w połowie. To mi się najbardziej podoba, że jest pas w fotelu, a nie w tutaj. No jest, powiem wam szczerze, no jest wszystkiego tutaj. Ogałkę muszę sobie wymienić, te plastiki najważniejsze, co wam pokażę. To te plastiki, kurde, to jest taka guma, takie gumowane. Zobaczcie, jak to wygląda. O, tu schowek, jeszcze druga karta, muszę sobie ją wziąć, do domu schować. Ogólnie nie jest taki, te skóry, to wszystko nie jest zniszczone, tylko ta guma odłazi, kurde, to muszę usunąć i zrobić. Panel klimatyzacji też da się tutaj te gumy z tych pokrętów usunąć. Zresztą w Lagunie to samo musiałem zrobić. Tutaj to wszystko będzie pozdejmowane, pooklejane. Wszystko, zobaczcie, o, słyszycie? Jak się trze na palcu.
Ogólnie tak, jest to drewno, to nie jest plastik, to jest drewno. Tutaj są schowki, schowek i na napoje, dwa uchwyty. Ten muszę sobie zrobić, bo on powinien, o widzicie, wyciągnąłem go i muszę albo go wymienić, albo zrobić tak, żeby się po prostu podnosił, nie? Tak, tamten działa prawidłowo. O, muszę wyciągnąć tamtego, zobaczyć, o co chodzi, dlaczego tego nie podnosi. I ogarniemy temat. Kurde, co to AgroDice nie poradzi. Ogólnie silnik chodzi, tylko że wiecie, olej, 620 km zrobiło na strzała, tak mówię, bo auto pochodzi z prawie spod, no spod morza, no nie prawie. Ale mimo wszystko zobaczcie. Odpala na strzała nawigacja, nie nawigacja, oczywiście wiecie jaka ta nawigacja, kurde. Pokażę wam ciekawostkę. To nie jest radio, to co wy myślicie, że to jest radio. Nie, huhu. Za łatwo by było. Radio znajduje się tu. To jest jednostka sterująca. A to jest tylko zmieniarka, no i do obsługi oczywiście tego tutaj, tego radia. Jest to najbogatsza wersja, tak mówię, inicjale. Tutaj będzie widać schowku na wszystkich naklejkach. Ogólnie chciałem właśnie takiego, żeby sobie samemu go zrobić i cieszyć się po prostu z tego, że wiem co w nim siedzi, zresztą tak samo jak w moich ciągnikach. Nie chciałem od razu gotowca kupować za nie wiadomo jakie pieniądze, bo i tak bym nie był pewny co tu w nim siedzi. Jest to kawał samochodu, powiem wam szczerze. Szukałem właśnie takiego, żeby mechanicznie go poprawić niż wyglądowo, bo wyglądowo zobaczcie jak się prezentuje oryginalny lakier premierzony. Oczywiście większość to jest części plastik, aluminium, nie? I ocynk przede wszystkim. Już widzicie skąd jest? Kołobrzegu, z Kiel do Kołobrzegu pojechałem. Zobaczcie. A tutaj leży, bo mi tutaj poprzedni właściciel dał, pokrywę, czyli pięta achillesową, dlaczego się olej leje i wszystko. Ja już sobie zamówiłem blokady rozrządu, zobaczymy jak będzie wyglądał pasek, jak wszystko tam się powymienia, uszczelniacze na wałkach, to jest przede wszystkim najważniejsze. Olej, filtry zrobimy sobie na początek. A, i to jest fajne, to jest w tej klapie, patrzcie się. Dociąga się sama, tak. Zresztą w BMK się wszystkie drzwi dociągałem w siódemce. Także tu jest to samo. Tu są nawiązania, widzicie, takie kwadraciki charakterystyczne na tym, na zderzaku, na desce. Nawiązania do tego modelu, tak. Zobaczcie, tył. Telefon sobie położyłem. Wszędzie rolety. Tu roleta, tam roleta. Telefonik sobie tu położę. Oczywiście tu jest trzystrefowa klimatyzacja, tam są dwie strefy, tu jest trzecia strefa dla pasażerów. Tutaj muszę sobie zrobić te, o widzicie tutaj te dzyndzelki, bo powypadały tu z dziurek. Ogólnie powiem wam, że komfort to tu jest nieziemki w tym aucie. Tak mówię, kto wie co to jest auto, to i liczy się z jego wszelakimi bolączkami, z jego wszelaką eksploatacją, to wie co to jest i go kupi, a ci co nie wiedzą, to lepiej niech nie kupują. Tak naprawdę, bo chyba że benzynkę 2.0 turbo, to jest jeszcze taki silnik najmniejszego ryzyka. Jedyny jaki mankament jest, no to tutaj takie leciutkie wgniecenie. I trzeba spasować dobrze zderzak i lampy, bo były wymieniane żarniki. I zobaczcie jak fajnie spasowali zderzak przedni względem siebie. No, no to jest masakra. Zobaczcie gdzie nawet olej się wylał. A wiecie dlaczego? Bo leciało na maskę, z maski spływało tu na uszczelkę i z uszczelki tu w tym rogu się zbierało i leciało. Byłem świadomy po prostu tego co kupuję, byłem świadomy tego co się z nim dzieje, ale mówię, jestem mimo wszystko zaskoczony, że to przejechało 620 km na strzała bez żadnego, ale no zobaczcie, no jest trochę porobione, tutaj właściciel mi nadawał rachunku wszystkiego na pompa jest nowa, pompa z
wspomaganie znówka sztuka, nowe żarniki, nowy pasek tutaj wieloklinowy, zobaczymy czy on zostanie, czy on już będzie zaolejony, zobaczymy jak się go wyciągnie. Rozrząd podobno był wymieniony, sporo rzeczy, hamulce, nie hamulce, zawieszenie, no naprawdę ten samochód się prowadzi znakomicie. Nic nie stuka, nic nie puka, nic go nie ściąga na boki, nie nic. No naprawdę chyba to jest porobione. Hamulce, no to nie wiem, powiem wam szczerze, nawet nie zaglądałem, ale chyba tak. Tak, bo nawet nie mają, kurde, rancika. Nawet trochę rantu. Tu ogólnie chyba powinny być jeszcze tutaj takie zabezpieczenia plastikowe. Z tego co widziałem w poliftach już mało co ich było. Chyba, że ktoś ściągał, nie montował. Ja sobie te od przedlifta spróbuję zdobyć te plastiki, bo one tak. Odtąd idą, tu, tak i tak. I dopiero ta pokrywa na silnik. Także dajcie mi znać, czy chcecie zobaczyć w ogóle, jak naprawiamy tutaj tą pokrywę, jak się ją wymienia, jak to rozkręcić, jak to wymieniać, to po prostu kamerkę sobie tu rzucę na podszybie, będzie tutaj cały czas obserwować moją pracę, co gdzie i jak, bo ogólnie ta pokrywa to jest chory pomysł marki Renault. Jeżeli już chcieli takie coś zrobić, moim zdaniem, to powinni tą pokrywę odlać z aluminium, wtedy by była dożywotnia, no właśnie, klucz słowo, dożywotnia. Nie mogli sobie na to pozwolić, bo te pokrywy trzeba wymieniać średnio 100-150 tysięcy, a uszczelki może nawet częściej tych pokryw, ponieważ już wam tłumaczę dlaczego. To jest pokrywa zaworów, tak? I tu widzicie takie, idą te tunele. To są tunele, to jest kolektor, te tunele tutaj, tak tu, przechodzi stąd tu i wchodzi, tu się łączy z drugą częścią kolektora sącego, tak. Dokładnie. Tu jest kolektor sący połączony z tym, właśnie z tą pokrywą. I wyobraźcie sobie, to jest plastik. Wyobraźcie sobie, tu idzie cały czas ciśnienie do ładowania. Na tych właśnie tutaj tunelach idzie ciśnienie. A tu mamy, kurde, olej. Olej. Pokrywa, kurde, głowicy, no to co ma być? Pokrywa zaworów. No to co to ma być, jak nie olej? A tu jeszcze są wtryski. Zobaczcie, ile oleju jest wypychane na wtryskiwacze, nie wiem czy będzie widać, widzicie ile stoi oleju właśnie przez tą cholerną pokrywę. Te silniki zostały znienawidzone przez tą pokrywę, bo dużo ludzi jeździło, nie wiedziało co jest jak pchało ciśnienie w silnik, ciśnienie do ładowania, no to panowie umówmy się, ale gdzieś musi wypchnąć, a to uszczelniacze wypchnęło, a to kurde to, a nieraz, a w dużej mierze się silniki zacierały, głowice pękały, no bo jak ciśnienie pchało cały czas, wiecie, z tego, z turbiny na głowicę wewnątrz, no to no do wewnątrz silnika, coś puści, tak? Coś kiedyś puści. Na szczęście, że tutaj się to zaczęło dziać teraz, ja wiedziałem jak przyjechałem po prostu po niego, no trochę poleciał, za przeproszeniem, w chuja sprzedający, bo mi o tym nie powiedział, mimo wszystko wynegocjowałem cenę, wziąłem to auto, bo mi się spodobało, powiedziałem, że raczej nie odjadę bez tego. Zobaczcie, gdzie nawet olej na masce szedł, tu szedł do, o, i w najmniejszym punkcie spływał tutaj i na znaczek Renault. Ogólnie nie jest, naprawdę ładnie chodzi, ładnie pracuje, za 300 zł na paliwie objechałem 620 km, średnia prędkość 110-120, cały czas szło na tempomacie. Oczywiście byłem tym z kolegą. Corsa zrobiła na strzała prawie 300 km, bo tam jeszcze zajechaliśmy w jedno miejsce nią, było inne auto obejrzeć, ale tamto to już w ogóle było, nie spodobało mi się. Ja mówiłem, ja byłem nastawiony, wam ogólnie powiem, ogólnie na Versatisa, a siądziemy sobie może do niego, nie będę gadał na schodkach, tylko siądę sobie do niego, muszę jeszcze dywaniki kupić. Ogólnie to sobie zamówiłem sobie, kurde, jakby to powiedzieć, no na końcu języka, na dzień dobry, zamówiłem sobie blokady rozrządu, bo jeżeli będę robił uszczelniacze na wałkach rozrządu, będę musiał rozrząd rozpiąć. Tu jest rozrząd w tym silniku, jest mi dobrze znany, jest to rozrząd, dwa rozrządy są, dwa, jeden jest pasek, idzie z koła rozrządu, no z koła rozrządu, no z koła silnika na dół, tylko i wyłącznie ten rozrząd idzie na głowicę, na wałki, a drugi rozrząd jest wewnątrz silnika, jest na koła zębaty i tam jest takie prąbane koło zwane kaskadowym, które
najprościej jakby wam to wytłumaczyć. Zmienia przyspieszenie zapłonu, zmienia kąt, przyspieszenie zapłonu zmienia za pomocą ciśnienia oleju, w zależności od zakresu obrotów silnika. I to jest naprawdę porąbane ustawić. Ja ten silnik, mówię, znam od podszewki, wiedziałem, na co się pisze, wiedziałem, na co chcę, wiedziałem, co kupuję, tak? Mogłem kupić Velsatisa benzynę, 2.0 turbo, 3.5 V6, są Velsatisy jeszcze w gorszym silnikiem, bo są Velsatisy z silnikami 3.0 DC i V6 tamten, to jest w ogóle już porażka, niby produkowany przez Isuzu, a on ma po prostu wadę fabryczną w postaci obadających tulei, przez co się zaciera. Chodzi tak, remont nie gwarantuje tego, jeżeli będą nawet tuleje z kołnierzem, nie gwarantują tego, że to będzie chodziło potem. I niby Isuzu, w korsie też jest Isuzu. I tylko, że to jest jeszcze starej generacji Isuzu. Dlatego były jeszcze 2.0 DCI. No to był silnik tylko w poliftach, ale no z tym silnikiem ceny są po prostu tragiczne, zawrotne. A silnik też idealny nie jest, ma swoje bolączki. Dlatego postanowiłem na 2.2 DCI i tyle. Postawiłem na ten silnik, zrobię sobie go, pouszczelniam i będę latał tym Velsatisem, bo powiem wam szczerze, że raczej go szybko już nie zmienię, jeżeli sobie porobię. Oczywiście te plastiki okleję, chyba że się pobawię w hydrografikę, bo zawsze mnie to interesowało. Akurat tu nie są duże elementy, byleby tą gumę zedrzeć, ja sobie to porozbieram, te boczki, to wszystko i zobaczymy. Może jak to się robi, tą hydrografikę? Takie malutkie elementy byśmy sobie zrobili. Może, zobaczymy. Dajcie znać w komentarzach, czy się bawić w takie coś, czy może wy wiecie, jak to ogarnia, czy to warto, czy nie warto. Ogólnie, no cóż, jest jak jest. Pokazywałem wam chyba tą pokrywę nową. A jeżeli nie, to już w następnym filmiku z ogarniania tego auta zobaczycie. Albo jeszcze przejdziemy do bagażnika. Bo tam leży, dostałem od właściciela poprzedniego tą pokrywę. O, widzicie budowę? Tu, to są właśnie te tunele, o których mówię, on tak idzie. Tu jest cała taka jakby magistrala i tu się rozdziela tak i tak. I tu sobie przechodzi. Tu jest dmuchnięcie w głowicę. Także w głowicy też są właśnie tunele powietrzne. Nie jest to tak pięknie zrobione, jak myślałem, że do zaworów. No do zaworów idzie od góry. No i co tu mam dużo powiedzieć. Jest dziwne złożenie tych silników, ale jeżeli są zadbane, wszystko wymieniane na bieżąco, to chodzi. Tu dostałem naprawdę fajną tą kurde pokrywę, bo wszystko jest w zamiennikach, a ja dostałem od właściciela za to, że on kupuje tylko oryginalne części. Dostałem według niego kupioną od ZSO, zresztą nawet paragon dostałem na nią. No i cóż, auto jak auto, będziemy się bawić, będzie nowa zabawka do modzenia. Będzie nowa zabaweczka do modzenia. Jak przyjechałem tym na podwórko, to żona mówi, no dobra, Velsatisa widziała, ale nie wiedziała, że to jest takie wielkie. To nie jest malutkie auto, powiem wam szczerze, nie jest. Na szczęście oprócz żarówki w prawej stronie z przodu i to się błąd wyświetla, bo tu nawet najgłupsza żarówka, jak się spali, to pokazuje, która i się serwis świeci, to oprócz tego nic się nie wyświetla, żadne błędy, a żadne tam kurde poduszki, nie poduszki, jakieś duperele. Wszystko działa, tempomaty, nie tempomaty, czujniki wstecznego, szyby, nie szyby, lusterka, całe szczęście. Zresztą w poliftach, jak to Renówka miała w zwyczaju, w poliftach wszystko poprawiali. Fotele też nie są zajechane, zniszczone, czy coś w tym stylu. Także trzeba wyczyścić, dywaniki sobie zamówię dzisiaj. Jutro będę zamawiał w sklepie tutaj okolicznym, moim motoryzacyjnym, te jeszcze uszczelki, bo widzicie, pokażę wam jeszcze jedną rzecz. Tu do tego uszczelki dają, no nie? Widzicie, wszystko jest pozakładane, tylko i wyłącznie tą pokrywę tamtą zdjętą założyć, ale tu jeszcze są dodatkowe uszczelki, tam wchodzą w tamtą drugą część pokrywy i te uszczelki nie ma w komplecie, muszę te uszczelki właśnie zamówić. Uszczelniacze wałków rozrządu muszę zamówić. Co tam jeszcze będzie potrzeba? Dzisiaj sobie chyba ten silnik wymyję, żeby ogarnąć wszystko, żeby zobaczyć, skąd tam leci jeszcze. I stawiamy go na kanał i
robimy robotę. Ale powiem wam szczerze, że fajne, fajne autko, takie nietypowe na naszych drogach. Mam nadzieję, że będzie służyć. A no tamta bordowa idzie na sprzedaż, nie wiem czy dobrze robię, ale no cóż, dwóch nie będę trzymał. Także widzicie jak jest. No przepraszam jeszcze raz za to, że te filmiki tak nie wychodzą jak u innych, kurde, na bieżąco. Bo też człowiek nieraz czasami nie ma czasu ponagrywać tych filmików, nie ma czasu się bawić w to nagrywanie. O, przekręcę sobie. No jest jak jest. I tyle. Także dajcie znać w komentarzach, czy chcecie zobaczyć, jak się bawimy z tą renóweczką, z tą 2.2 DCI. Jak to jest złożone, jak będziemy pokrywę ściągać, jak będziemy uszczelniać wszystko. Dajcie znać w komentarzu i życzę miłej niedzieli. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.